I na rzekę wspomniał o tym, że premierowo się pokorzą. No to już teraz pytacie, w to, co to, o co się rozchodzi? Biesiadny Band. On wystąpi w Chorzowskim Centrum Kultury. A coś więcej na jego temat, to kolejny projekt Bernadety Kowalskiej, którą serdecznie Państwa zapraszam właśnie na koncert. Witam serdecznie. Zapraszam Państwa na szlagierowe show z okazji Dnia Matki pod tytułem Najpiękniejsza Nuta z piosenką Jurka Macoły. To wydarzenie odbędzie się 21 maja 2022 roku w Chorzowskim Centrum Kultury o godzinie 17. W roli głównej i gospodarzem na tym koncercie będę ja, Bernadeta Kowalska, z przyjaciółmi, a wraz ze mną wystąpią Estera Josz, Mirosław Naturalny, Adam Polakowski, Karol Gemczyk. A gościnnie wystąpią także Krzysztof Pietrek, Tim Fabian, Duet Etka, Kasia Matejczyk, Krzysztof Sergiel-Belcegła, Biesiadny Band dla Was, Krzysztof Wierzchowski oraz grupa taneczna Maratia. Koncept będzie składał się z dwóch części, bo to premiera naszego dwupłytowego albumu pod tytułem Najpiękniejsza Nuta. Wszelkie informacje na szlagierowo.pl oraz chck.pl. A więc, kochani, bądźcie z nami na tym koncercie. Pozdrawiam serdecznie, Bernadeta Kowalska. Bilety kupicie w Chorzowskim Centrum Kultury. Możecie też je kupić online na stronie internetowej www.chck.pl albo zadzwonicie pod numer telefonów 32 349 78 67 albo końcóweczka 65 albo 63. Oczywiście w godzinach pracy się tam dodzwonicie. Właśnie ty wciąż ze mną chcesz być. Tyle dni, tyle marzeń wciąż spełniają nam się sny. Nawet jeśli czasem z oczu płyną łzy. Proste słowa dwa. Wierzymy w nie. Nasza miłość wiecznie trwa. Zawsze razem już będziemy, ty i ja. Proste słowa.
ładą. Wierzymy w nie, ty i ja. Proste słowa dwa, bo serce kierunek zna. Proste słowa dwa, nic więcej nie trzeba nam. Proste słowa dwa, tak dobrze je znam. Krzysztof Pietrek na koncercie w Chorzowskim Centrum Kultury premierowo wykonał w duecie z Bernadetą Kowalską szlagier z bardzo pozytywnym przesłaniem o tytule Do jutra. Do jutra, do jutra spotkamy się znów. Pamiętaj, kochanie, że jutro spotkanie. Do jutra spotkamy się tu. Znów będzie wspaniale. Pamiętaj, kochanie, na razie do jutra. A teraz zaproszę was wszystkich na archiwalny fragment kolejnego wywiadu Marcina Janoty ze świętej pamięci kompozytorem Jurkiem Macą. Czy ty lubisz gotować? Czy masz jakieś takie swoje ulubione potrawy, które przygotowujesz? Mam ulubione potrawy, jak każdy z nas chyba. Czy lubię gotować? No lubię, właśnie muszę, tak. Wiesz, że jestem, no mieszkam sam, więc muszę sobie gotować. Chociaż bardzo mi tutaj pomaga Bernadeta, która mnie, czy tu raczy jej wyrobami, zupkami różnymi, ziemniaczkami, potrawkami i mięsami. Ale gotować też lubię. Mam swoje ulubione rzeczy, mam takie, które dobrze robię, na przykład uwielbiam mięso gotowane, które się zawsze gotuje w szybkowarze, bo nie lubię długo czekać, więc to musi być szybciutko. Fasolkę po bretońsku bardzo dobrze robię. Bigos zrobiłem w życiu już. Ale to poczekaj, to jeśli chodzi o to, aby fasolka po bretońsku była rewelacyjna w smaku, to co jest najważniejsze? Tylko sama fasola? Nie, no wszystkie te, cała sterta przypraw właśnie do tego. Aha, jakie są najważniejsze? Boże, no papryka jakaś. Proszę słuchać, drodzy Państwo, naprawdę, tak, no to jest istotne. Ja lubię magę, paprykę, sos sojowy. Maga jest niezdrowa podobno, Jurek. Podobno, ale bardzo smaczna, ja bardzo lubię, to jest moja królowa przypraw. Oczywiście wędlinka odpowiednia do tego, jakieś mięsko, boczek, kiełbaska. Cały ten cykl archiwalnych wywiadów zobaczycie na naszym kanale szlagierowo.pl w serwisie internetowym YouTube. A wywiad to takie przypomnienie twórczości. A czemu ją wspominamy? Czemu wspominamy Jurka? Po 21 maja ukazuje się dwupłytowy album Bernadety Kowalskiej, z czego właśnie jedna płyta będzie w wykonaniu Jurka. Snuć podejrzeń więcej swych.
wiosną ty, rycerz z bajki, piękny sen. Mocno w głowie zawróciłeś mi, byłeś ze mną w noc i w dzień. Lato szybko przeleciało nam, zapach kwiatów, ty i ja. Już myślałam, że cię dobrze znam, ale to nie tak. Zatańczymy tango jeszcze raz i spojrzymy prawdzie prosto w oczy. Zwarci w tańcu mocno mamy czas, tej ostatniej nocy się odnaleźć. Zatańczymy tango jeszcze raz, jak za pierwszym razem, tak namiętnie. Może nie wygasła całkiem w nas miłość ta. Bo swoją rolę grasz, ech ty książę z mego snu. Nasza bajka zaraz skończy się, tylko happy endu brak. Nic już nie mów, tylko przytul mnie, niech zostanie tak. Zatańczymy tango jeszcze raz. Mocno mamy czas, tej ostatniej nocy się odnaleźć. Zatańczymy tango jeszcze raz, jak za pierwszym razem, tak namiętnie. Może nie wygasła całkiem w nas miłość ta. Wprawdzie świat na to czekał, ale nie wiem, czy jest sobie przygotowany, bo w moim szlagierowym studiu jedyny taki wyjątkowy duet, duet Edka, czyli Kasia. Witam serdecznie. Proszę, jak można teraz być grzeczną, jak kamery się ino odpolą. I Edek. Witam jeszcze serdecznie. Tak, to jest rodzina, jakby ktoś nie wiedział. Właśnie córka, tata, córka. Dobra, słuchajcie, ten dzisiejszy wywiad tak sobie podzielimy troszkę na dwie części. Jedna część będzie dotyczyła tej okazji, Kero się zbliża, 21 maja i koncert kompozytora Jurka Macoły, piosenki tam się pojawią, płyta Bernadety Kowalski, ale o tym nieco później. No i przód czas pandemii się tak podsumujemy i Kasia, tutaj pytanie jest do ciebie, bo to był taki niepewny czas. Wracamy do normalności, przynajmniej tak się wydawało. Co w tym czasie, tym takim niepewnym, pandemicznym, w duecie się działo, nie? Mój drogi, stworzyliśmy właśnie piosenkę... Pandemiczną. Prawie, że pandemiczną, ale z takim pozytywnym tytułem, bym powiedziała. Mhm. Więcej coś? Mówiącą, że wszystko jest okej, mój drogi. Mhm. Także liczymy na pozytywne efekty. Że będzie okej. Okay. Ale to nie było tak, że troszkę żeś dręczyła ojca swego jedynego, że tam, nie wiem, tato, piszmy więcej, bo ino jedna piosenka, to jest mało. Znaczy, wiesz co, mój drogi, ja to jestem zawsze taka męcząca trochę, wiesz, męcząca, tatuś to, tatuś tamto, a przy okazji córeczka tatusia, także
to, co Kasia mówi, to, Kasia, to Edziu spełnia, znaczy, nie, jak ona, najbardziej. Ja mam w domu trzy baby, nie? I tak, Kasia do mnie bezpośrednio nie gada takich rzeczy, bo ona delikatna, tak powiem, nie? Tylko adwokata i to przychodzi moja mysza, nie? Moja żona i gada, to wyś coś tam gdzieś zrobił w końcu, bo Kasia no łazi i gada. No także po tej, w tej pandemii, no co, no mogę powiedzieć tak, że chcemy zaś wydać płyta. Zaś wydać. Bo już by rozchcieli, nie? No, zaś chcemy wydać płyta. To, to jest dobrze, że chęci są, nie? To jest bardzo dobre, nie? Nie, jest pora fajnych pomysłów, trochę już rzeczy nagranych, bo trochę więcej czasu teraz i się zaczął bawić w nagrywanie. Myślę, że wiesz, jakby dalej adwokata będzie wysyłać, to tam jeszcze dopiszemy troszkę. I trzeci raz, a trzecim razem trzeba już tylko tak to mówią, się po nitce do kłębka. Tak, tak. Znaczy, czyli rozumiem, że jak szanowna małżonka już ma dość marudzenia cery, to wtedy idzie go do Edek, proszę cię, zrób coś z tym. Mówisz i masz. Okej, no liczy się skutek. Cel uświęca środki, tutaj można byłoby powiedzieć. Duet Edka razem z nami, to z nimi dzisiaj klawomy. Narysowałam cię palcem na piasku. Setny raz, samotny, pusty brzeg. Nad horyzontem stoi mgła. Edek, przez ta pandemia udało wam się stworzyć ten jeden numer. Wpadliście po raz kolejny na ten cudowny pomysł, że wydumy płyta. Ale nie wydaje ci się, że troszkę ta pandemia takie przystopowała ten nasz szlagierowy rynek? Znaczy rynek na pewno, tak wszystko, co jest związane generalnie z rozrywką, bo wiadomo, no, rozrywka to są artyści, ludzie w każdym wymiarze, czy to jest film, czy tam, nie wiem, nawet fotografia, czy muzyka, czy tam inne rzeczy. No i wsiadło to wszystko, ale teraz widać, po tym czasie, kiedy wszystko powychodziło z kątów, że jednak większość coś tam robiła do szuflady albo na zaś. Znaczy ja należę do tej drugiej kategorii, było więcej czasu, nie? I tak człowiek po prostu, znaczy mnie tam nigdy nic nie goniło, ale są tacy, że musieli z dnia na dzień coś tam wymyślać, robić. A tutaj jest fajnie z takim dystansem i mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy się pokorzy, nie? W każdej kategorii muzyki, czy tam filmów, czy... Czyli można powiedzieć, że troszkę na zapas żeś przez ten czas pandemiczny już napisał. Tak, też na pewno. Znaczy cały czas piszę też do innych, nie, które mi się bardziej śpieszyło. I to wszystko ostatnio właśnie, bo szczególnie na zapalenie płuc. Nie? Dawaj, bo tu wiesz, ruszyło się tam coś z robotą. No ale jak zwykle jestem tak zwany bohater pięciominutowy. Jak coś jest potrzebne na jutro, to zrobię to na wczoraj. Nie? A, czyli jak trwoga, to do Edka. No. Kasia, ty miałaś tak, że naciskała się taty przez tą pandemię jeszcze mocniej, żeby jednak skupił się na tym, żeby ta płyta nie ino chcieć wydać, a wydać? Bardzo. Bardzo, tak bym powiedziała. A do tego jeszcze ma Kasię S, dla której też coś tworzymy. No. A no tak, no bo to nie ino ten taki wasz projekt rodzinny, ino tutaj jeszcze Kasia S. Kasia znowu coś zachciała, tak, czyli coś wychodzi. Czy chcesz mi powiedzieć, że to już jest taka trochę zapowiedź tego, że Kasia S. z jakąś nowością pojawi się? Myślę, że jak najbardziej. A mogłabyś tak nietajemniczo i odpowiedzieć, że na przykład ja, Seba, już na przykład planujemy na czerwiec coś wydać. Ten Sebastian taki dociekliwy i ciekawski, jak zwykle. Powiem tak, tekst już mamy, a melodię ulepszamy cały czas, bo my jesteśmy też takimi, wiesz... Ulepszaczami. Ludźmi, którzy muszą mieć wszystko zapięte na ostatni guzik i po prostu przesłuchujemy i ciągle nam coś jeszcze tam brakuje. Nie pasuje. Tak, brakuje nawet. Brakuje. Nie, że nie pasuje, tylko brakuje. Czy jeszcze jakiś dźwięk, czy jakiś instrument. Wiesz, no to musi mieć ręce i nogi, a jak jeszcze kobieta to chce, to wiesz, to już musi być trzy perfekcyjnie. Kobiety. Trzy kobiety, czyli trzy kobiety. To musi mieć sześć rąk i sześć nóg. Dokładnie. To jest całe tak. Jury, nie? Uh-huh. A na końcu jest jeszcze królik. Jak królik nie odciekł od tej muzyki, znaczy może to być. To aha, przechodzi następny. Dobrze, a tata, jak z tą Kasią S,
planujesz na kiedy coś można by... Znaczy nie, to... Od ciebie konkretów się dowiem, nie? Bo tutaj no. jest takie koloryzowanie troszkę, nie? Taką polityka polską urządzona z tamtej no, strony. To idzie takie, jakby powiedzieć, dwutorowo, nie? Bo zespół Etka to, wiadomo, kojarzy się tak z tym śląskim rynkiem i tak bardziej przebojowo, radośnie. No a Kasia S to są różne klimaty, nie? Tak, tutaj kobieta zmienną jest, nie? No, czyli troszkę tak, tak popowo. Popowo, balladowo. Troszkę balladowo, dokładnie nie? Tak. No. Dobrze myślisz, dobrze myślisz. To jest wynik śniadania wielkanocnego jeszcze. No, proszę. Jajka. Nie, chciałem powiedzieć, że jajka wpływają na mózg, ale to generalnie mogłoby źle zabrzmieć. Ale też tak jest, tak. Na jakiś mózg na pewno wpływają. Dobrze, moi drodzy Państwo, już za chwilę sprawdzimy, jakie plany ma zespół Etka. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. W trakcie naszego dzisiejszego klachania, Kasia Edek, my już tak troszkę też na to pytanie odpowiedzieli, ale może to podsumujmy, żeby zebrać tak wszystko, co znam, do kupy, jak to podają. Jakie plany? Mój największy plan to jest uporać się z prokrastynacją. To jest takie pojęcie zamienne dla lenistwa. To jest odkładanie na potem. To jest taka choroba dość powszechna, także po prostu wziąć się do roboty. I jak się wiesz, bo ja mam coś do siebie, jak siąda, to robię, nie? Tak jak pani Pelagia, jak siądę, to robię. Jak siądę od A do M. Nie? Od A do M. Także tego bym sobie życzył właśnie, bo to tylko tego potrzeba, żeby się ruszyć i pokończyć projekty, zrobić i wziąć się za następne. Nie? A to no. teraz jakie projekty kończymy? Kto tam jest na tapecie? No, znaczy przede wszystkim, tak jak mówię, ten nasz duet rodzinny, bo takie rzeczy tam dla innych wykonawców to na bieżąco się robi, wiadomo, żeby... Nie zastawały. No właśnie. I że, no, żeby ktoś nie czekał, nie? No, ale to nie chcę, żeby tak było, że szef bez butów chodzi, nie? No, ewentualnie w kroksach. To tak, no, to tam troszkę mniej wieje. No. Czyli przejmując po tacie, działać. Działać, a Kasia S będzie działać i w planach solową płyta? To takie... Poleciałeś bardzo daleko, pofrunąłeś, ale jak najbardziej, ja myślę, że... Myślę, że każdy artysta chciałby mieć coś swojego, jakąś taką swoją perełkę malutką, wiesz, do, przyłożoną do serca i to jest to jego takie, tak bym powiedziała. Czyli zbieramy ten materiał, patrząc na te wszystkie numery, które Kasia S już wydała, czy jeszcze czekamy na ta płyta tak dosyć... Zbieramy, myślę, bo chciałabym, żeby to było wszystko tak, jak trzeba. Wypieszczone. Dobrze, moi drodzy Państwo, to tak reasumując, używając tak normalnego języka, Edek będzie robił, pisał i może uda im się wydać ta w końcu wymarzona płyta, a Kasia, jako Kasia S, też na ta płyta już czeka. Zresztą wy też czekacie. Do dalszego klachania wracamy, co? I weźmy się wszyscy do roboty, tak, nie? W końcu, tak, no. Tak, to takie przesłanie na dziś. Róbmy swoje. To dzięki Tobie wiem, jak łatwo można przegrać. To dzięki Tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To zaczynaliśmy od tego, że ten wywiad podzielimy na dwie części, teraz ta druga część wywiadu i tu chyba bardziej do Edka wyda się zwracał, ale Kasia jak najbardziej jako, jak znasz tak, odpowiedź, do zgłaszania się. Do zgłaszania, proszę bardzo. Jurek Macoła. To postać Ci bardzo dobrze znano, zresztą tworzyliście razem zespół, team można powiedzieć, bo tu aranżacja, tutaj tekst. No i jak to u Was było? Najpierw tekst, potem aranż, czy najpierw aranż, potem tekst? Żeby to uściślić, to my dosłownie żeśmy tworzyli taki zespół, bo przyszedł taki okres w latach 80. to są zamierzchłe czasy, Kasia była taką, chyba nie, trochę Kasia, może większą. Początek. No i... Mój zespół bez szefa się rozleciał i Jurek zaproponował, bo tam też mu się trochę taki jego zespół zakaz rozsypał i w Piekarach Śląskich zaczęliśmy próby, tam na Andzi. Bardzo fajnie to szło, no ale potem się jeszcze bardziej rozsypało, potem powstał zespół Gajga i Din i tak dalej, gdzie Jurek zabłysnął też, nie? No, ale jakoś tam zawsze my utrzymywali kontakty, a jeśli chodzi o pisanie, to powiem tak, Jurka znam od właśnie lat 80., jeszcze jak graliśmy osobno,
ale z tego zespołu, oprócz tam u niego, oprócz Piotra Gędzy, to jego najbardziej pamiętam, bo to był taki człowiek bardzo otwarty. Niektórzy może znają go z innej strony, ale bardzo taki, jakby to by fajnie się z nim robiło, bo jeśli miał jakieś uwagi, to od razu mówił. Nie chodził tam bokami gdzieś. Także później żeśmy wrócili po 2000 roku do współpracy przy okazji robienia płyty chyba dla Zbyszka Karpowicza, kiedy zabraknął jeden tekst. No i siadłem u Jurka Macowej, żeby nie jeździć dwa razy, to napisałem u niego na poczekaniu. Także Zbyszek się zdziwił, przyjął nagrywać coś tam wcześniejszego, a Jurek mówi, no to może, zobacz. No i tak już potem poleciało tam z Bernadetą Kowalską, były kolejne rzeczy. Później dla jego zespołu, bo wtedy był ten zespół For You z Antkiem z tą wokalistką, patrz, skleroza nie boli. I tak to potem poleciało. Jurek, jakby to powiesz, gdzie mógł, to mnie polecał. Robiliśmy też dla innych wykonawców, także... Ale ta współpraca była taka, że ty dostałeś od niego muzyka, czy jechałeś do niego i pisałeś tekst? Tak. Zawsze w ta strona? Ta strona. Znaczy, mi było obojętne, ale w takiej kolejności, nie? Że Jurek wymyślał coś fajnego i wysyłał mi to na początku, to jeździłem pod biur płytek CD, jak jeszcze nie był taki internet rozkręcony, a potem to wiadomo, już e-mail leciało. I każdy siedział u siebie. Powiedz mi, haje często były o to, że ktoś miał inny zamysł, albo nie wpisywało się to jakby w to, co Jurek sobie wymyślił? Generalnie powiem tak, że raczej jeśli były jakieś uwagi, to od strony wykonawców, nie? I to najczęściej takich, którzy na początku mówili, że wiesz co, no to napisz, co tam chcesz, nie? No i opisał, co ja chciał, a potem go to, wiesz co, ale to mi nie pasuje, nie? A generalnie Jurek nie miał specjalnych zastrzeżeń, bo była taka niepisana umowa, że on pisze wyraźne melodie, a ja staram się za każdym razem jakby też pamiętać o oddechu dla wykonawcy, żeby tam za bardzo nie szeleściło i nie szczcz, te wszystkie, wiesz, takie techniczne rzeczy, o których się po prostu wie. No i generalnie 99,9% Jurek wstępnie akceptował tekst, no a potem różnie bywało generalnie z tematyką, jeśli chodzi o wykonawców, nie? Jak ta współpraca przebiegała, to wiemy. Tutaj też tak na tym polu córka, tata w studiu przebiegła ta praca tak 99 na tak, czy raczej... Powiem ci, że bardzo podobnie. Tak, my się dogadujemy z tatą. Melodie, tak jak tata już udało mu się stworzyć też parę już utworów dla mnie. Czasami ja się też próbuję wgryźć, że tak powiem, w ten klimat pisania tekstów. Pisania tekstów. Próbuję, dziewczyna, także... powiem ci szczerze, zaskoczenia, nie? No. Kasia pisze, a Edward koryguje ewentualnie. Ale coraz mniej koryguje, bo już nie trzeba. Łapie dziewczynę, wiesz, po studiach. Się skończyło tam różne szkoły, to można. Dobrze, Edek, Kasia moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do rozmowy. To dzięki tobie wiem, że kiedy nie...